Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Demonic Fizak Afterbirth Plus. Szybkie dzisiaj podejście, więc oczywiście postać nieprzypadkowa i dużo info na samym początku, ponieważ ostatnio tych odcinków za dużo nie było i niestety przez następne dni znowu nie będzie, bo to nagrywam szybciutko przed pójściem na pociąg i wróceniem do Skierniewic. Przez weekend mnie nie będzie. Możliwe, że będę musiał zostać dłużej poza łodzią, bo się muszę mówić do dentysty, bo sobie ząbek rozwaliłem. Także następne odcinki prawdopodobnie dopiero od wtorku i nowa seria z Remold. Jeżeli oglądacie Remold i jesteście tym zainteresowani, prawdopodobnie też dopiero od połowy następnego tygodnia. I ogólnie chciałem tylko poinformować, że aż do rozpoczęcia roku akademickiego może być teraz troszkę słabo z nagrywaniem, tak więc prawdopodobnie bardziej regularne odcinki dopiero właśnie od października niestety. Czy on 4 razy? Tak, on 4 razy skacze. Nie powinno być problemu, bo gramy Azazelem. Chociaż ogólnie ten dingle jest dosyć prosty, nie przywołuje małych kupek. Jak jest na środku jedna, to się niczym nie musi martwić. Crackjack, losowy trinket i HP up. Całkiem fajnie, bo nie mamy czerwonych serduszek na start jako Azazel. Mamy na kolejne piętro bez problemów kluczyk, mamy bomby na wszystkie kamienie z X-em, które będziemy chcieli rozwalić przez całe dzisiejsze podejście. Kolejne bomby, także no standardowa gra Azazelem. A też wszystkich chciałem poinformować, którzy lubią też oglądać Isaaca, a nie wiedzieli, że na przykład robiłem streama chyba 2 dni temu. Chyba wydaje mi się, że 2 dni temu robiliśmy streama. Polecam obejrzeć. Na początku graliśmy w Enter the Gungeon, potem graliśmy właśnie w Isaaca. No i to podejście w Isaacu, muszę wam powiedzieć, że było jednym z najfajniejszych podejść przez ostatnie parę miesięcy. Także polecam bardzo serdecznie. Nie, wolę kartę full chyba. Wolę z fullem chodzić, ponieważ full pozwoli nam wziąć dodatkowy przedmiot w walce z bossem, znaczy w boss rushu, po prostu nie będziemy musieli przez boss rush przechodzić. Natomiast Jerę prawdopodobnie użyję na tym piętrze tylko po to, aby jakąkolwiek znajdźkę podwoić. Tak naprawdę ten kluczyk mogłem zostawić i podwoić kluczyk, bo kluczyki by nam się bardzo przydały, no a właśnie tutaj nie jesteśmy tak naprawdę nic w stanie zrobić z tą Jerą poza kluczykiem, chyba że znajdziemy coś fajnego w Curse Roomie. W Curse Roomie możliwe, że się trafią na przykład te ogniska. O właśnie. Także liczę na coś tutaj. Serio! Żaden Soulheart nie wypadł. Ale to jest nie fart. 25% szans na Soulhearta z każdej... z każdego ogniska. Niestety nie dostaliśmy ani jednego. Mega nie fart, naprawdę. No i te bomby genialnie przeleciały. Dzięki Bogu ich mamy naprawdę dużo. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być Super Secret Room, szczerze mówiąc. Dobra, mamy Super Secret Room, w nim skrzynkę, w której nie ma nic niestety. Chciałbym znaleźć mimo wszystko ten zwykły Secret Room. Mamy w końcu tą Jerę, no super. Szkoda jej nie wykorzystać. Ale jak mówiłem, zupełnie nie chcę jej brać na kolejne piętra. Tu na dole ani na górze nie może być Secret Roomu. Czyli Secret Room najprawdopodobniej jest tutaj obok Curse Roomu. Nie. Tutaj. Tutaj mamy Secret Room. Boże, to jest po prostu bez sensu wszystko. Coiny sobie jedynie podwoimy. Jedną bombę na dodatek dostaniemy. I dostaniemy strzały Keepera, które wydaje mi się, że nie działają w ogóle na laserze Azazela. Tak więc są zupełnie bezużyteczne i ja tak szybko gram, że strasznie dużo zdrowia tracimy i możliwe, że zaraz umrę. Mam nadzieję, że nie, bo nie będę chciał tego nagrywać po raz kolejny. Czy chcę wejść do sklepu? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się jeszcze, że mamy za mało coinów. Chociaż ja i tak w sklepie nie chcę kupować nic. Ja chcę pieniądze wpłacać do maszyny, także możemy zawsze do sklepu wchodzić tylko po to, żeby wpłacić pieniądze. Lecimy na walkę z bossem, mamy jedno czerwone serduszko, więc jakiś Devil Room i tak będziemy w stanie wziąć. Co to ma być? Ale Bez sensu w ogóle. Bardzo dobry przedmiot z walki z bossem, oczywiście super przedmiot, ale to jest takie głupie. Dostaliśmy ten bardzo mały boss room. I no i jeszcze Curse of the Labyrinth. Ale szans na Devil Roomy żeśmy potracili. Tak naprawdę jeden gwarantowany Devil Room żeśmy stracili tylko dlatego, że dostaliśmy mniejszą walkę z bossem, obok której nie może niestety się pojawić Devil Room. Mega głupio. Naprawdę. No ale nic, chociaż się nam to trafiło na podejściu Azazelem. Jeżeli mam nie otrzymywać gwarantowanego Devil Roomu, to chociaż na najsilniejszej postaci w grze. No i lecimy przed siebie. Jak mówiłem, czym prędzej tylko na walkę z matką. Dostaniemy po niej przejście na boss rush. A z boss rusha weźmiemy sobie prawdopodobnie jeden przedmiot. I szybko wyskoczymy fullem. Zupełnie nie widzę potrzeby przechodzenia przez boss rush. Musielibyśmy mieć naprawdę przerąbane podejście, bardzo dużo zdrowia i... ale lag był, nie wiem czy go widzieliście. I strzały, które... ale beznadziejny przedmiot, na tego nie chcę brać. I strzały, które... no w moment by rozwaliły wszystkie fale na boss rushu. Wziąłem Azazela, bo się śpieszę na pociąg. Dlatego też nie chciałbym przeskakiwać przez mega długi boss rush. Dobra, jest maszyna do oddawania pieniędzy. Bardzo fajnie, wpłacamy wszystkie jakie mamy. Mam nadzieję, że czym prędzej uda nam się odblokować dużą ilość przedmiotów. Muszę się troszkę pośpieszyć, bo zaraz wychodzi przecież nowa aktualizacja do Isaaca, dodająca rzeczy z Antiberfa, czyli jeszcze będziemy mieli rzeczy z Antiberfa do odblokowania. Oprócz tych z podstawowej gry. Złoty kluczyk, świetny. Na sam koniec piętra, gdy wszystko otworzyłem. Mega przydatny. Ale bez sens. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Hollow. Co ja robię? Co ja robię? HP up. Bardzo fajnie. Walka z Huskiem. Bardzo dwie łatwe walki z bossem i mamy nasz pierwszy Devil Room na piętrze numer 4. To jest idiotyczne wręcz. Biorę przedmiot z prawej, więc nie ma sensu nie brać przedmiotu z lewej. Headless Baby, jeżeli się nie mylę, jest częścią przemiany w Conjoint, czyli moglibyśmy strzelać na boki. Przedmiot z walki z bossem, zwykłe majtki, czyli range up. Normalnie range upów nie lubię, ale na Azazelu te range upy są zdecydowanie bardziej przydatne, tak mi się przynajmniej wydaje, jak na innych postaciach. Ten laser na samym starcie ma zdecydowanie za mały zasięg. Teraz naprawdę bezproblemowo jesteśmy w stanie wszystko rozwalać. I chyba dopiero sobie przypomniałem, że na tamtym piętrze były 2 treasure roomy, a nie jeden. Jezu, nie, już mnie zjedziecie w komentarzach. Przepraszam was bardzo, że ominąłem jeden treasure room. Zapomniałem, że to jest Curse of the Labyrinth. Serio, no tak się już teraz śpieszę, że robię błąd za błędem. Druga przemiana w Conjoint. Harlequin Baby wydaje mi się, że też jest jedną częścią przemiany w Conjoint, więc jeszcze dostaniemy na przykład Brothera Bobiego i będziemy mieli przemianę w Conjoint chyba po raz pierwszy w ogóle na tym save'ie. No ale też, teraz będzie, że jestem głupi, bo ominąłem Treasure Room, tak mi się wydaje, że go ominąłem. Ale też często dostaję komentarze, że właśnie strasznie długo przechodzę przez piętra, za dużo tłumaczę. Także ja już sam nie wiem, jak niektórym z was mam się przypodobać. A to byłoby całe piętro. Moglibyśmy rozwalić te ogniska, jest szansa na soulhearty, a jeden soulheart wystarczyłby nam, żeby wziąć przedmiot z Devil Roomu. Nie wiem, czy gdzieś były jeszcze niebieskie ogniska. Jeżeli nigdzie ich nie było, wypadałoby nam wejść do Curse Roomu. W Curse Roomie mamy całkiem sporą szansę na takiego soulhearta, na ogniska, tak jak wcześniej. Mega też nie fart właśnie, że nie dostaliśmy ani jednego soulhearta ze czterech ognisk. Nie opłaca to się raczej, chociaż możemy to wziąć i wejść do sklepu. Wszystko to opłaca się otwierać, 10% szans na znajdźkę chyba z tych zamków jest. Także zawsze polecam wam otwierać te zamki. No i dobra, wejdziemy sobie do Curse Roomu, wejdziemy sobie do sklepu i lecimy na walkę z bossem. Nic ciekawego, za czerwone serduszka no z chęcią Grałbym na Demon Megarze, niestety ich nie mamy. Na tym piętrze, jeżeli trafiłby się nam Soul Heart, z chęcią bym go kupił. Mimo że mamy możliwość wpłacania pieniędzy. Wydaje mi się, że teraz zdrowie jest troszkę ważniejsze, bo pozwoli nam po prostu wziąć przedmiot. Nie mamy maszyny do zmieniania przedmiotów, więc... Zastanawiam się, czy kupić kluczyk. Nie, na kolejne piętro na Treasure Room kluczyk mamy. Tak więc kolejne 5 coinów wpłacimy. 246 coinów. No jesteśmy w 1/4 drogi do zapełnienia maszyny, co jest nawet zadowalające. Proszę bardzo, Blackhearta dostaliśmy właśnie z czachy. Co tu jeszcze jest? Temperance. Temperance nam się nie przyda, ale możemy to wysadzić. No i ten Blackheart pozwoli nam wziąć przedmiot z Devil Roomu, jeżeli oczywiście taki się trafi. Walka z Giszem. Mam nadzieję, że dostaniemy Gisza Damage Upa, a nie małego Gisza Familiara. Chyba że mały Gisz Familiar jest przemianą w Conjoint. Wtedy z chęcią bym go wziął, ale naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy on jest częścią tej przemiany. Bardzo rzadko w ogóle tą przemianę mam. Wiecie, że ja nie za bardzo przepadam ogólnie za familiarami, no i niestety to nie jest część przemiany. Czy Multidimensional Baby jest częścią przemiany? Bo tak to z chęcią to wezmę. Szybko sprawdzę. Bo ja naprawdę nigdy nie gram na familiarach i nie mam zielonego pojęcia, jakie przedmioty są częścią przemiany w Conjoint. Już sprawdzam. Mamy Headless Baby, mamy Harlequin Baby, nie mamy innych, czyli Bradera Bobiego, małego Stevena, Mongo Baby, Rotten Baby albo Sister Maggie. Niestety Multidimensional Baby się do tego nie zalicza. Szkoda, z chęcią bym je wziął. Lecimy na kolejne piętro. Jezu, jeszcze dostaliśmy tą Curse of the Labyrinth, czyli jeszcze szybciej udało nam się przejść przez całe piętra. To podejście będzie trwało o moment. Od dawna nie oglądam już let's play prawie na YouTubie, ale zawsze jak widziałem let's play na przykład Bisnapa, gdy grał w Isaaca, gdy widziałem, że jego podejście trwa mniej jak pół godziny, zazwyczaj zakładałem, że jest to podejście przegrane albo podejście właśnie Azazelem, bo Azazel mega szybko przelatuje przez wszystkie piętra. Bomba za bombę, przynajmniej tyle. Lecimy dalej. Na tym piętrze interesuje nas Treasure Room. Sklep totalnie nas nie interesuje, nie mamy na to kluczyka. Nie mamy na to pieniędzy, co ważniejsze. Tu mamy kamień z X-em. Bardzo fajnie. Soul Hearty nam się teraz mega przydadzą. Serio? Żadnego Soul Hearta, ale nie fart. A nie, kluczyk mamy. Kluczyk mamy, żeby przejść na... Przejść do sklepu, ale no tak jak mówiłem, nie mamy pieniędzy. Przez całe podejście nie trafił nam się ani razu grid, więc najprawdopodobniej grid się trafi właśnie na tym piętrze w sklepie. Dobra, idziemy szukać Treasure Roomu. Tą złotą skrzynkę z chęcią otworzę, mamy 4 kluczyki. Raczej do The Chest kolejne uzbieramy. Taka bardzo średnia ta skrzynka, bym powiedział. Bomb mamy naprawdę bardzo dużo dzięki naszemu pierwszemu przedmiotowi, więc ich więcej widzieć bym nie chciał. Tak naprawdę jeżeli chodzi o znajdźki w tym momencie tylko i wyłącznie. O, proszę bardzo. No ciekawe. To się nie synergiuje w ogóle chyba z laserem Azazela. Tak, mamy strzały bombowe po prostu. No, wiem, że to nie jest nic lepszego. Wydaje mi się, że laser Azazela jest lepszy od strzał bombowych. Chociaż mogę się mylić. Strzały bombowe wziąłem po prostu dla urozmaicenia rozgrywki tutaj. No i w życiu bym się nie spodziewał, że FireMind, czyli przedmiot, którego praktycznie nigdy nie biorę, bo zawsze sobie nim zadaję obrażenia, żeby znalazł użycie w tym podejściu. No nie spodziewałem się. No, w końcu udało nam się tego przeciwnika zabić. No mówię, byśmy nie mieli żadnych problemów z tymi przeciwnikami jako standardowy Azazel. Natomiast z tymi bombami nie zawsze idzie łatwo właśnie z jakimiś małymi przeciwnikami. Genialną rzeczą na strzałach bombowych są strzały spektralne. Ja bym bardzo chciał dostać, jakbym gdzieś zobaczył Ouija board, od razu bym je wziął. A tutaj mamy sklep. Mamy 5 coinów, wejdźmy sobie. Czemu nie? No niestety nic stąd nie zgarniemy. Idziemy na walkę z bossem. Mamy jeszcze 7 minut na zabicie matki, a po niej będziemy jeszcze mieli boss rush, także przejdźmy się po całym piętrze, czemu nie? Mamy tutaj coś, do czego nie wiem, czy chcę iść, bo z laserem Azazela bez problemu dalibyśmy sobie radę z matką. Teraz chyba wiele razy otrzymam obrażenia, ale nic, zaryzykujmy i się nie opłacało. Ważne jest, aby nie otrzymać więcej jak jeden raz obrażeń. Chcę mieć minimum 3,5 serduszka zdrowia, wychodząc z walki z matką, abyśmy mieli szansę na wzięcie przedmiotu z Devil Roomu. No, że wiecie co, możemy tak naprawdę piguły w tym momencie brać, jeżeli to nie będzie Bad Trip. O mój Boże, jakie te piguły są głupie. Każda piguła oprócz Bad Trip nie zrobiłaby nam nic złego. Mamy speeda większego jak standardowy, więc speeddown jakoś specjalnie by nie bolał. Tirsy mamy za dobre na te strzały, zupełnie nam są niepotrzebne do lepsze tirsy. Nie wiem, co jeszcze oprócz Bad Trip mogłoby być dobre. Health Down nic by nie zrobił, bo nie mamy czerwonych serduszek. Health Down byłby Health Upem tak naprawdę. No, wszystko tylko by nie Bad Trip i niestety się trafiło Bad Trip. Mówi się trudno. Idziemy na walkę z bossem. Czy tu jest może gdzieś Super Secret Room? Chyba nie. Dobra. Walka z matką. Jeszcze niebieska matka się trafiła. Ja pierdzielę. O nie. Co to zadaje całe serduszko obrażeń? Ze wszystkich matek no niebieska ogólnie jest najtrudniejsza. Ale jest szczególnie trudna, gdy się gra ze strzałami bombowymi, bo ona przywołuje bardzo dużo familiarów, które się rozpadają czasami, jak na przykład pająki. A my właśnie mamy problemy z tymi małymi przeciwnikami, właśnie pająkami. A na katedrę nie idziemy, bo nie mamy możliwości pójścia na katedrę. Boże, rzeczywiście, ja byłem tylko na Shiolu tą postacią. I czy ja byłem w nią w Dark Roomie? Chyba nie. To jest chyba tylko przejście do Shiolu i zabicie szatana, czyli nie byliśmy jeszcze na Dark Roomie. Ciekawe. O kurde. No to jest win. Patrzcie obrażenia. Ja cię kręcę. Mimo wszystko nie gram tutaj. Wychodzimy fullem. Boję się po prostu nasze zdrowie. Ale ja pierdzielę. IPECAC jest najlepszym przedmiotem, który może się trafić w momencie, w którym otrzymujemy Fetus in a Judge, tam Dr. Fetus, czy nie wiem jak to się nazywa. To jest przedmiot genialny, bo on zwiększa obrażenia od bomb o 40, czyli nagle z obrażeń 8 i 7 mamy obrażenia 48 i 7. Super. Nadal będziemy mieli problemy z małymi przeciwnikami, ale jeżeli chodzi o walkę z bossem, no to w tym momencie to jest mega luz. I jeżeli dobrze pamiętam, mam... Czemu to od razu eksplodowało? Czy to są strzały eksplodujące przy kontakcie? Tak! O nie! Zmienili IPECAC-a! Są strzały eksplodujące przy kontakcie, ale jestem nietykalny. Tak. Czemu jestem nietykalny? Dobra, widzę, że się coś pozmieniało, nieważne. Coś tu mi nie pasuje. Czemu jesteśmy nietykalni? Nie mamy obrażeń od bomb. Naprawdę, totalnie nie wiem. Ale mi się to podoba, bo nie jesteśmy w stanie się zranić. A nasze strzały teraz eksplodują przy kontakcie z przeciwnikami. To jest jeszcze lepsze. Ja pierdzielę. No to teraz tirsy są przydatne. Tirsy są naprawdę przydatne. Możemy strzelać serią z IPECAC-a niczym z kałacha i momentalnie niszczyć wszystkich przeciwników. Ja pierdzielę. Totalnie nie wiem o co chodzi. Co tu się stało? Dobra. Całe piętro za nami. Nie musimy nigdzie indziej iść. Ja sobie stanę. Stanę sobie nad kamieniem, który wysadzę. Obrażeń nie otrzymaliśmy. To jest speed up, size down. Bardzo fajnie. Wydaje mi się, że mamy więcej niż 3 Soulhearty, ale totalnie nam się nie opłaca brać tego damage upa. Zwiększa nam on obrażenia o jakieś 1-2 przy 48 punktach obrażeń. Zwiększenie, wiecie, obrażeń o 2%, tracąc ponad połowę zdrowia, to nie jest opłacalna wymiana w tym momencie. Gdybyśmy nie mieli IPECAC-a, prawdopodobnie bym tego damage upa wziął. Ale no teraz nas damage upy już raczej nie interesują. Czyli coś, czego naprawdę nie mówię często. Puberty nic nam nie daje. Jeżeli się nie mylę, wydaje mi się, że 3 pigułki Puberty dają nam przemianę w dorosłego. I dostajemy HP upa. Jezu, jaki my robimy zajeściekę. Widzę, że wszystkie podejścia ostatnio to są same chore synergie. I jeżeli myślicie, że to podejście jest dobre i nie widzieliście streama, proszę was, zobaczcie sobie streama Lostem. Polecam bardzo serdecznie. Power Pill. Na pewno się przyda. Bardzo fajna piguła. Puberty. Tak jak mówiłem, 3 takie piguły powinny nam dać przemianę w dorosłego. Chociaż sam nie wiem, czy chciałbym na tym etapie gry HP upa. No chociaż też. Zazwyczaj nie chcę brać HP upów, żeby mieć tarczę z Polaroida, żeby mieć właśnie same Soulhearty. Gdy mam negatyw, troszkę się to zmienia. Negatyw nie jest tak dobry jak Polaroid. Mamy po prostu efekt Necronomiconu, czyli zadajemy obrażenia wszystkim przeciwnikom w pokoju. No wydaje mi się, że to jest wiele, wiele razy słabsze niż parę sekund nieśmiertelności, które daje nam Polaroid. Dobra, totalnie się tutaj zagapiłem. Obrażenia, których zupełnie nie powinienem otrzymać. I mega coś zaczęło wiać, nie wiem czy wy to słyszycie. Ale słyszę normalnie od dachu, jak anteny latają. Chyba się jakieś załamanie pogody szykuje. Czy zabiję ich na strzała? Wydaje mi się, że tak. Tak, zabijam ich na strzała i znowu otrzymałem głupie obrażenia. Patrzyłem na innego przeciwnika. Zdecydowanie za mało uważam na nasze zdrowie. Dobra. No z tą walką nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Tak naprawdę z żadną walką, z żadnym bossem nie powinniśmy mieć problemów. No i nie, Caves are flooded, nienawidzę tego. Ej, my nie zabiliśmy Hasha. To mogę spróbować pójść na Hasha. Wiem, że to nie jest nic jakiegoś... Nie jest to coś mega łatwego. I bardzo łatwo możemy tutaj umrzeć, ale postaram się zabić Hasha. Zobaczymy jak pójdzie. Curse of the Maze. Mam nadzieję, że nie jest w stanie nas przerzucić do walki z bossem. Ale w razie czego... Chociaż no nie wiem. Wezmę przedmiot na chociaż Rainbow Baby. Czy jest częścią przemiany w Conjoint? Nie, nie jest częścią przemiany w Conjoint. Biorę przedmiot aktywny, który może nam podać Soulhearta. Jaka jest na to szansa w ogóle? Co to za... Ale to podejście jest głupie. Jaka jest na to szansa? Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Ja cię kręcę, no. Nie mam słów, naprawdę. Chaos Karta dostać z pierwszego użycia. Crystal Balla, który wyleciał na walce z Hashem. To jest po prostu nieprawdopodobne, naprawdę. Nie używam bigu, nie chcę telepilsów dostać przez przypadek. Wszystkie pieniądze wpłaćmy, raczej nam się one nie przydadzą. No dobra, nie mamy już takiej możliwości. Idziemy na walkę z Hashem, żebym tylko nie użył Chaos Karta na pierwszej fazie, bo wtedy bym zwalił ładnie. O nie! A no dobra, zapomniałem, że odpychanie bomb nic nam nie robi. Bo bomby nam nic nie robią. Ogólnie bez Chaos Karta mielibyśmy naprawdę spore szanse na zabicie Hasha, ale... Po co się z nim trudzić, jak można go zabić na strzała? Mouth the Void! Mouth the Void oblokowaliśmy, to jest genialny przedmiot, uwielbiam go. Ekstra. Dobra, czy ja coś stąd chcę? Tą pigułę chcę użyć, co to jest? Retrovision zupełnie nic złego nam nie robi. Nie sprawdzałem, czy tu nie ma czasem kamieni z X-em, ale mówi się trudno. Weźmy sobie kluczyk i lecimy na... Właśnie sam nie wiem. Czy pierwszy raz zrobić katedrę, czy... Co? Co odblokowuje zabicie... Sprawdzimy w ogóle Azazela. Azazel wiki. No super, jakiś Azazel, siewca wiatru. Co to jest w ogóle? Demonic Manic Fizak. Sprawdźmy, co odblokowują te piętra. Satanic Bible za pokonanie Isaaca dostaniemy, a za pokonanie The Lamp, Demon Baby, czyli ja już wiem, że idziemy na katedrę. I wiem, że mamy negatyw i negatyw pozwala nam przejść z Shiolu do Darkroomu i pójść na walkę z The Lamp, ale chciałbym w końcu zabić tego Isaaca 5 razy, bo zabicie Isaaca 5 razy odblokuje nam katedry na stałe? Nie, coś tu porąbałem. Coś porąbałem, katedrę mamy zawsze teraz otworzoną. No nic, ważne, że odblokujemy sobie po prostu lepszy przedmiot. Demon Baby jest bardzo słabe i za nim nie przepadam. Także idziemy sobie tutaj tylko i wyłącznie po to, aby w kolejnych podejściach było fajniej. Ale żeby... No po prostu nie mam słów, naprawdę brak mi słów na to, że pierwszą kartą, którą dostaliśmy z Crystal Balla, który wyleciał na walce z Hashem, jest Chaos Card. To jest po prostu niemożliwe. Szanse na to są tak minimalne. Pyro, kolejny efekt na bomby, tak naprawdę kolejne po prostu bomby, bo wcześniej dostaliśmy 10 bomb. Coś, co jest nam teraz zupełnie nieprzydatne, bo strzelamy strzałami bombowymi jeszcze z IPECACiem, ale naprawdę nie wiedziałem, że nie otrzymujemy obrażeń w takim połączeniu. Coś tu mi nie pasuje, coś tu jest nie tak. Nie wiem, czy to było od dawna, ja po prostu nigdy nie miałem tego połączenia i nie wiedziałem, że tak działa. Czy jakimś cudem zmienili niektóre połączenia w najnowszych booster packach, coś w tym stylu? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale tylko się cieszyć, bo połączenie jest genialne. Możemy latać w kółko Isaaca i go non-stop bombardować bombami IPECAC-owymi. No i proszę bardzo, całe podejście. Nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem tą scenkę. Chyba zabiliśmy Isaaca miniumierną postacią. No mimo wszystko wam to pokażę, będę już cicho. A, to już cała scenka, to byłem cicho bardzo. Satanic Bible odblokowaliśmy, tak jak mówiłem. Przegenialny przedmiot aktywny, uwielbiam go. No i dobra, ja się zwijam pakować. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłem, widzimy się dopiero w następnym tygodniu i to jeszcze nie wiem kiedy, prawdopodobnie we wtorek, bo w poniedziałek, tak jak mówiłem, ten dentysta do ogarnięcia. No i tak naprawdę tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Obczajcie streama, jeżeli nie widzieliście, polecam. Remold od połowy następnego tygodnia, nowa seria. No, jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!